Witam serdecznie, tutaj jest Dżał, tutaj jest Wiedźmin czy Dziki Gon. I dzisiaj nagram kilka spostrzeżeń z gry, misji pobocznych. Teraz muszę znaleźć skrzynkę z czarnym ładunkiem. Zadanie takie poboczne. Na razie gra mi się bardzo podoba. Grafika jest pierwszorzędna. Właśnie dużo narzekają, ja nie narzekam na tą grafikę, naprawdę jest bardzo dobra. No, jesteśmy na miejscu. Zmysły wiedźmińskie. Coś tu znalazło. Ślady wozu. Zjechał w bagna. W bagna. Tam coś jest. Jest i wóz. Wóz jest naszpikowany strzałami. Wóz jest naszpikowany strzałami. Chcę się tu dokładniej rozejrzeć. Wszystko tu pozbieram. Strzała. O tym nie było mowy. To tutaj coś leży. Prosto w szyję. Dobry strzał. Albo ten mój kupiec ma poważne problemy z pamięcią. No, albo to i to. Musi być ta skrzyneczka, o której mówił. Zachlapana krwią ludzką. Co to jest? Muszę użyć znaku. On nic to nie dało. Chcę się rozejrzeć, to wszystko tutaj, ale chyba wszystko. Dobra, idziemy na zot. Chodź, płotka. Chcę to zbiory. Lecimy. On jest tutaj blisko. Pogadamy z nim. O, i co? Znalazłeś tę skrzyneczkę? Znalazłem twoją cenną skrzyneczkę, a także kogoś, kto wyglądał na woźnicę, ze strzałą w szyi. Na tych bagnach nie ma driad, a utopce i baby wodne z łuku raczej nie strzelają. Innych podejrzanych brak, więc stawiam, że... Uważaj, za tobą! Nic za mną nie ma. Jestem wiedźminem, usłyszałbym. Tak jak słyszę twoje tętno. Bardzo szybkie zresztą, jak ukłonce. Zobaczmy, czy lepszy z ciebie jeździec niż oszust. No. Co dalej będzie? Dogoń kupca, no to on już mi ucieka. To jest... Musimy go teraz szybko dopadnąć. No chyba to się uda.
Udało się. Nie było to trudne. Trzeba go stąd zabrać. Musiałem go załatwić. Pobudka. Widzisz? Kłamstwo. Nie żyje jednak. Choćby nawet wlazło na konia. A teraz mów coś za jeden. I czemu napadłeś na ten wóz? Starszy szeregowy Jan Germer, Temerski 6 Pułk, 2 Kompania. Rozwiązana, ale wciąż działa. Po cichu, z lasu. To był transport medyczny. Nie chciałem, żeby dotarł do czarnych. A leki przydałyby się naszym chłopcom. Wielu choruje. Później to może przeżyją, jeszcze zawalczą o wolną północ. Dobra, jedź. Życzę tobie i twoim chowającym się po krzakach żołnierzom wiktorii w starciu z Nilfgaardem. Poczucie humoru masz podłe. Ale porządny z ciebie, chłop. Masz to złoto, które obiecałem. Wypij za nie, za srebrne lilie i pamięć Altesta. Kolejna właśnie misja poboczna. To takie jest wybory moralne. Mogłem go dać do Nilfgaardu, ale tam by go powiesili. A za Nilfgaardem nie jestem, także wolałem go puścić. Muszę mi coś zarobić. Jakie tu mamy jeszcze zadania? To jest zadanie główne. Poszukiwania. Mam wszystkie zakończone. Te zadania. Bo oczywiście będzie zaraz koniec. Tego rozdziału. Tej lokacji. Nic nie widać. Aha, przeczytę znalezione pismo. Tutaj nie pismo. Zaginiony brat. To akurat już robiłem. Licho ze studni też zrobiłem. Z polu krwi. Jakiś pamiętnik. To już wszystko. To jest rzemiosło. Wskazy wojskowe. No, udało się, zmieniło się. Skarb. Aha, czyli muszę znowu skarb odszukać. Zadanie podobne do tamtego. Pędzić.
Chyba to daleko nie będzie. Dajcie, no. Aż tu to jest. Ja troszeczkę muszę pojechać. No. Czemu się zacina? Troszeczkę tutaj błędów jest w tej grze. Animacyjnych. I spadek klatek. Woda nie pojedzie, a pojedzie. O, tu się szykuje walka. Muszę coś pozmieniać. Czyli tak, alchemia. Eksil mam zrobione, ale ekwipunek. Tutaj damy grom. To będzie wystarczająco, aby ruszyć dalej. Z nimi. Walczymy. Pięknie. A, mocno. O. Jeszcze walczymy. Ciężko jest z nimi, dużo ich jest, ale daje jakoś radę. Ty. Widzicie, to była jakaś animacja. O, i mnie załatwili. Gdzie mnie teraz przerzuci, to jest pytanie. To jest pytanie, gdzie mnie teraz przerzuci. Wszystko od nowa muszę robić. Chyba to będę robił cięcie. Także jestem znowu, zapisałem grę. I musimy walczyć. Ten strzałnik tutaj jest. No, nie macie. Nie. Ojojojojoj. Trzeba uciekać.
Art, to nie art. Płyn może. Ognie, albo igni damy. Ty. No, chleb szybko. Nie ma rady. Załatwił mnie zara. Racja życia. O ty. Jednego załatwiłem. Są jaja. Oni są mocni, bo miałem już czwarty poziom. Szybko. Dobre. O ty. Szybko, 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 Gerard. Szybko zregenerować siły. I teraz będzie dużo łatwiej. Dlaczego nie ma igli? Z drugiego załatwiłem. A, igni nie. Art. Ty. O, ty. O, tutaj jest ten strzelnik. Ojej. Teraz uciekać. Regeneracja. Mnie tu goni. Ojeju. Nie, źle trafiłem. Dobra, tego ucznika muszę dostać na koniec. Dobra, teraz cię załatwimy. Po nim. Piękny finisher. Ta walka była dosyć trudna, bo nie miałem czwartego poziomu. I ten ucznik mnie tutaj troszeczkę pokiereszował. Ale nic. Skupimy się teraz na zadaniu. Stowarski skarb. Tam coś jest. Nie o to chodzi. Dobra. Może w tej chatce ma być tutaj męski skarb. On też pokazuje art, by użyć. Jak tu wejść? Tędy.
Podziemia są. Teraz Arden. Dokładnie. Wszystko tutaj mamy. Dokładnie. Nie ma nic. No i chyba to będzie wszystko. Co coś jeszcze zostało? Zobaczymy zadania, ale chyba to są wszystkie zadania. Tak. Nic innego nie zostało. Nic innego nie zostało, jak się spotka z samym Wysimirem. To w tej karczmie. Taki jest ogromny świat cały. Więcej zadań nie ma. No koniku, gdzie jesteś? Chodź tu, chodź. Nie ma czasu. Jechać, spotka się z Wysimirem. Więcej zadań pobocznych tu już nie będzie. Gryfa już pokonałem, chyba tutaj będę musiał już opuścić tą wieś. Wszystko się na to zanosi. Zobaczę, z kim tu mogę pogadać. Chyba tutaj nic nie zagadam. Nie. Tylko został mi Wysimir. Zagadamy z nim.
O kurde. No to będzie jednak bitwa. My też. No dobra, my jedziemy z nimi równo. Są łatwi do bicia. Ty. O ty. Jeszcze ty zostałeś. Koniec. Już po nich. Szybko się z nimi rozprawiłem. No ale w karczmie oczywiście niezła rozruba. Wszyscy się wystraszyli. Zresztą to z przetupem wiedźmy odchodzić z tej karczmy. A miało być tak spokojnie. No ale sami sobie na to winni byli. O-o. O tu Yennefer. To się niesamowicie się to skończyło. Mamy czwarty poziom.
Jedziemy z Yennefer. Żegnamy się z Wiesemirem. Dowiezimy. Teraz praktycznie początek gry się kończy. Będziemy grać już, tak powiem, znajomymi ze wszystkim. Z kimi sztuczkami i z samą walką. Która nie jest tutaj trudna, jest dosyć łatwiejsza niż w dwójce. Dziki Gon. I tak się ich pozbyłem, dosyć fajnie. No się może więcej dowiemy, o co chodzi z tym całym Dzikim Gonem. Dzień później kąpiemy się. To niesamotnie. Też by chciał tak być kąpany. Nieźle. No to będziemy szczerzeni. Tak od tyłu. Thank you.
Aż to jest znane. Bo to przypomnienie z drugiej części, co się wydarzyło. Dobra, będę kończył ten odcinek. To był taki odcinek pierwszy pokazowy Wiedźmina, czy naprawdę bardzo fajna historia powiedziana. Walka jest łatwiejsza niż w Łojce. No, trochę błędów jednak jest tych technicznych, no ale nie ma co się czepiać, naprawdę gra jest super i warta kupna, także wszystkim polecam, a na pewno jeszcze nagram jakieś kilka odcinków, na całe respekt nie nagram, bo trwałoby to za długo, a ja chcę troszeczkę prywatnie pograć tę grę, jest ona ciekawa, warta uwagi, także na razie, cześć.